Jak wiele osób w polskim MMA nie do końca dogaduje się z Mirkiem Łokińskim? Bo wiesz, że jest, tak, jest coś takiego w środowisku. Nie no, to nie jest tak, że nie dogadują się. Po prostu boją się mojej ekspansji, bo moja ekspansja na przykład jest, jak jeżeli ja w ciągu półtorej roku robię 20 gal, no to ludzie się czują zagrożeni. Jak ja robię 40 gal amatorskich w krótkim czasie, w ciągu tam kilku lat, to ludzie czują się zagrożeni, że coś im ucieka, tak? I ktoś im to zabiera, więc dlatego się nie chcą dogadywać, tak? To nie jest tak, że jeżeli coś wchodzi ostro, mocno, no to inni czują się zagrożeni, tak?